Jacik 500 po wypadku. Zobaczcie, jaki kuku. I taki trik, jak jest taki wypadek, to wam powiem od razu. Zobaczcie, przyjeżdża straż pożarna i pierwsze co ona robi, obcina kabel. Po co? Po to, żeby się samochód nie zapalił. Taki trik. I teraz, a wiecie dlaczego tak się stało? Moim zdaniem, klient mówił hamował, ale nie wyhamował. A ja wam powiem dlaczego. Bo ten samochód, to jest samochód z wypożyczalni. To jest samochód z wypożyczalni i on ma tutaj całoroczne opony, all season. Proszę bardzo. I ja pakuję to ten samochód na pakę. I jak już sobie usiądę w ciepełku w samochodzie, u mnie w ciężarówce, to wiem, o jaka S-Bahn idzie, jak ładnie to wygląda. To wam opowiem, jak to jest z tymi gumami. Zimno. Słuchajcie, po wypadku posprzątałem, samochód załadowałem, on akurat zostaje ten samochód zabezpieczony przez nas i potem będzie wyjaśniany tam w poniedziałek, czy jest niedziela, także mnie to w sumie nie obchodzi, co dalej z tym będzie, tam już sobie będą wyjaśniać jutro. Słuchajcie, a zabezpieczony dlaczego? No bo facet był najprawdopodobniej pod tym, ale nie wiem, nie chcę. W każdym razie coś jest nie tak, że samochód jest zabezpieczony, no. Dobra, nie o tym. Dzisiaj o gumie. O gumie. Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić sobie prezerwatywę, to możecie sobie kupić uniwersalną. Taką gumę. Ona będzie na blondynki, na brunetki, na rudę, nawet na łyse. Będzie działać. Ale do samochodu uniwersalna guma nie
Dlaczego nie? Słuchajcie, przede wszystkim, po co była wymyślona uniwersalna guma, uniwersalna opona? Myślicie, że po to, żeby nam było łatwiej, wygoda, wow, mamy wiosna, lato, jesień, zima i innej gumy sylwek nie ma. Nie, to nie o to chodzi, słuchajcie. Jest wymyślone po to, żeby na przykład takim firmom jak te samochody z wypożyczalni, których jest miliony teraz na drodze, wygodniej było. Dlaczego? Bo na przykład dlatego, że w Niemczech jest przepis i obowiązek zmiany opon z letnich na zimowe. A potem znowu automatycznie, znaczy przepraszam, latem możecie na zimówkach jeździć, ale w zimie na letnich nie. Także no przymusowe dwa razy zmiana opon, bo żaden idiota nie będzie w zimówkach jeździł, na zimówkach jeździł latem, bo je zedrze po prostu, bo jest bardzo miękka guma. Do rzeczy. Te opony są wymyślone dla właśnie takich firm jak wypożyczalnie samochodów, jak, nie wiem, służby, policja, pogotowia i te wszystkie inne. Żeby nie musieli milionom samochodów wymieniać gum dwa razy w roku, bo to są milionowe koszty. Ale nie dla was, użytkowników, nie dawajcie się nabierać. Zaoszczędzę, założę opony całoroczne. Gówno prawda, naprawdę, słuchajcie. Jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zapamiętajcie, to wam mówię ja, Sylwek. Kierownik zamieszania, kierowca pomocy drogowej. Wiem już troszeczkę na ten temat. Słuchajcie, jest całkowicie inna droga hamowania. Ja już tam nie mówię o producentach. Zaokrąglamy, przeciętnie. Jest inna droga hamowania opony całorocznej, jak typowej opony zimowej na śniegu, tak jak macie teraz. Mamy zimę za oknem. Także nie dajcie się nabrać. Słuchajcie, lato jest po to, żeby jeździło się na letniej oponie, a w zimie na zimowej. I to nie podlega innej dyskusji. Nie oszczędzajcie w ten sposób. To jest głupota z taką oszczędnością. Naprawdę to jest głupota. Całkowicie inaczej się w zimie jeździ na zimowej oponie, jak na całorocznej. Oczywiście zaraz się hejt posypie. Panie, ja jeżdżę lata oponami całorocznymi, jest dobrze. No. No ale ja to widzę inaczej, widzę co mam tutaj na platformie na przykład, nie? I widzę tak często, no, także wiecie, no to jest lato na lato, zima na zimę, koniec dyskusji. Co o tym sądzicie? Piszcie mi w komentarzach, a za to, że marznę i filmy wam kręcę, z nosa leci, kawkę mi postawcie, link wrzucę wam w opis. Możecie zostać moim patronem, moim sponsorem mojego wspaniałego życia. Co ja dla was nie robię, zobaczcie tutaj, cholera jasna, się poświęcam, nagrywam, jadę, zabiją mnie zaraz, nie, a tak serio. Pozdrawiam was cieplutko, czym ta się, sub, like, unzowajta i tak, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemiecczyzna się wtrąca, co zrobię, ponad 30 lat tu siedzę, no niestety, tak to już jest. Ode mnie to wszystko. Nara, czym ta się, robaczki. Hej!